Babie lato najpiękniej wygląda w słońcu, a jego promieni nie zabraknie nam w najbliższych dniach. Co jeszcze w pogodzie? Sprawdziliśmy to dla Państwa. Już teraz prognoza. Ula Matysiak, zapraszam. Jesteśmy w zasięgu Zatoki Niżowej, związanej z Niżem znad Skandynawii. Ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego napływa do nas z północnego zachodu chłodne polarno-morskie powietrze. Jutro niewielki ośrodek wyżowy obejmujący Niemcy i południową część naszego kraju zacznie kształtować pogodę także w naszym regionie. I ta sprawi, że przez weekend będziemy cieszyć się ciepłą, słoneczną aurą. A dzisiejsza noc przyniesie okresowo duże zachmurzenie, ale z tych chmur deszczu nie będzie. 8 stopni to najniższa wartość, jaką pokażą termometry. Wiatr początkowo dość silny, ale później słabnący. Ciśnienie natomiast będzie się wahać. Teraz wynosi około 1016 hektopaskali. Jutro na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, okresowo wzrastające do dużego. W strefie brzegowej może przelotnie popadać deszcz, a zakres temperatur od 16 do 17 stopni. Powiewy wiatru będą słabe i umiarkowane. Ciśnienie trochę się ustabilizuje. W południe wynosić będzie 1016 hektopaskali. Sprawdźmy jeszcze co na morzu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr początkowo osiągał będzie 6 stopni w skali Beauforta, ale później już tylko 4. Stan morza 4 do 3, jutro natomiast maksymalnie 5 stopni w skali Beauforta, a stan morza nie powinien przekraczać 3. Na tym kończymy prognozę pogody. Udanego, przyjemnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.